Lasy Państwowe ze znanymi sportowcami promują sport w lesie. Jolanta Studzienna i Mateusz Masternak przygotowali specjalne leśne treningi i zapraszają do lasu. Mateusz Masternak, aktualny mistrz Europy w boksie zawodowym w wadze junior ciężkiej z imponującym rekordem na zawodowych ringach. 30 wygranych walk, 22 przez nokaut, bez porażki na koncie. Obecnie jeden z najbardziej obiecujących bokserów w Polsce. Student Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Na co dzień trenuje w siłowni i w sali sportowej, ale często wychodzi z treningiem w teren. Cześć, nazywam się Mateusz Masternak. Jestem zawodowym mistrzem Europy w boksie w kategorii Cruiserweight. Przygotowałem specjalnie dla Was trening, który wykonuję raz w sali gimnastycznej, raz na łonie natury. Jeśli jest pogoda taka jak dziś, zdecydowanie preferuję naturę. Odcinek drugi. Rozgrzewka mistrza. Wiele osób narzeka na brak kondycji. Ja zademonstruję dwa warianty, które to zmienią. Pierwszy wariant jest to bieg ciągły, około 20 minut. Drugi natomiast wariant jest to bieg wahadłowy, czyli wybieramy sobie dwa punkty, mniej więcej w odległości 15 metrów jeden od drugiego i biegamy od punktu, powiedzmy A, do punktu B. W biegu wahadłowym biegamy 30 sekund, minutę jedną odpoczywamy i tak około 15 razy. Jest to trening, który zajmuje nam niecałe 20 minut. Bieganie po leśnych ścieżkach, ściółkach ma bardzo korzystny wpływ na nasze stawy, ponieważ pozwala je lekko odciążyć i na pewno to jest zdecydowanie lepsze niż bieg po asfalcie czy po chodniku. Też również mamy bardzo świeże powietrze, dlatego po prostu czerpmy z natury tyle, ile się da. Dziękuję za dziś i do zobaczenia na kolejnym leśnym treningu.